Propagandowe show czy dramatyczne wyznanie księdza po blisko 20-letnim życiu w ukryciu? Jestem gejem. Rzecznik Watykanu poinformował, że ksiądz Krzysztof Haramza nie jest już funkcjonariuszem Kongregacji Nauki Wiary i nie będzie mógł wykładać w papieskich uniwersytetach. Od dwóch dni na konferencję przychodzi z Eduardo, partnerem, z którym żyje w homoseksualnym związku. Media oszalały. Ksiądz Haramza stwierdził, że nie chciał dłużej żyć w wewnętrznym fałszu. Dobrze, że przestał prowadzić życie podwójne, natomiast jako kapłan jest kapłanem totalnie zagubionym i podejrzewam, że on w pewnym sensie jest instrumentem, czy nawet ofiarą bardzo silnego w Europie lobby homoseksualnego. Miał szerszy plan, występuje z przesłaniem do środowisk homoseksualnych na całym świecie, udziela wywiadów. Nie chciał jedynie ujawnić się. Opublikował manifest, w którym żąda, by Kościół zaakceptował w pełni prawa, których domaga się homolobby. Mój Kościół proponuje gejom ukrycie, życie w izolacji, w anonimowości, niewyjawianie tego, kim są, i absolutną abstynencję seksualną. Homoseksualista, tak jak każdy inny grzesznik, jest członkiem świętego Kościoła grzesznych ludzi. Ma to samo miejsce, te same prawa, te same zarazem obowiązki dążenia do świętości. Księża nie mogą żyć w związku ani z kobietą, ani z mężczyzną. Rodzi się pytanie, po co ksiądz Haramza wstąpił do zakonu, jeśli nie potrafił kontrolować własnego pożądania. Bezkarnie. Jak zwykle, propagatorzy homoseksualizmu, demonstrując swoje zboczenie, myślą, że daje im ono specjalne prawa. Ksiądz Haramza nie ukrywa, że bierze udział w propagandzie homolobby. Stwierdził, że wywiad został wyemitowany specjalnie w przeddzień synodu do spraw rodziny. Chodzi o to, żeby narrację medialną, bo na sam synod Haramza nie będzie miał żadnego wpływu, ale może mieć olbrzymi wpływ na narrację medialną, żeby pokryć postulatem uznania związków homoseksualnych za małżeństwa. Księdzu Haramzie cofnięto już misję kanoniczną. Oficjalnie upomniał go biskup, co najprawdopodobniej jest wstępem do ekskomuniki. Nie przejmuje się tym, nie musi szukać pracy. Publikuje książkę, w której opisał życie w związku z Eduardo. Sprzeda się świetnie. Kościół jednak nie zrozumiał znaku czasu. Jak podkreśla Krzysztof Haramza, jeszcze ksiądz, on te znaki zrozumiał. Rozpoczął walkę ze wspólnotą, która ma ponad 2000 lat. Dołączył do homopropagatorów, którym już udało się w wielu państwach narzucić swoje prawa, z którymi nie zgadza się większość społeczeństw. Takim bastionem niezdobytym przez to lobby, jeżeli chodzi o instytucje centralne i opiniotwórcze, pozostawał Kościół katolicki. I w tej chwili wydaje mi się rzeczywiście, że od kilku miesięcy obserwujemy zmasowany atak. Kościół jednak nigdy nie zaakceptuje zrównania małżeństw i związków homoseksualnych, podkreśla ksiądz Bortkiewicz. Nie zaakceptuje też postępowania księdza Krzysztofa Haramzy, choć ze strony duchownych padają prośby o modlitwę za niego, a nie słowa potępienia. Jan Korab, Telewizja Republika.